smiling. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Jesteśmy już po Gali Fight Exclusive Night 5 Kuprum Heroes. Andrzej Bieniak, witam jeszcze raz. Konferencja prasowa. Porozmawiamy sobie z zawodnikami, zwycięzcami, a także z prezesami Federacji FEN. Jak na dżentelmana przystało, rozpocznę od Patrycji Krawczyk. Witamy. Tam. Jest z nami również Bartosz Muszyński, Paweł Kordylewicz, Patryk Paduch, Michał Michalski, Żanu Malkriado-Krusz, Krzysztof Pietraszek i Maciek Kruszewski. To są zawodnicy i zawodniczka i prezesi Federacji FEN, czyli panowie Paweł Jóźwiak i Rafał Sawicki. Może na początku, panowie, słów kilka podsumowania. Kolejna gala i kolejny, myślę, sukces, nie tylko marketingowy, ale także sportowy. Bez mikrofonu, tak? Ja chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z kolejnego udanego eventu. Zapełniliśmy obiekt. Fani po raz kolejny nas nie zawiedli. Mam nadzieję, że kibice wyszli z hali zadowoleni, że wszystkie walki się podobały. Mi osobiście bardzo się podobały. Co do różnych kontrowersji, no, widziałem, że obóz Adama Niedźwiedzia był niezadowolony zbyt szybko przerwanej wersji walki. Chciałem tutaj podkreślić, że dla mnie jako prezesa federacji najważniejsze jest zdrowie zawodników i zawsze będę stawiał to na pierwszym miejscu. Także według mnie pretensje obozu Adama są nieuzasadnione. Zawsze będę kontynuował taką politykę, żeby walkę w takim, że tak powiem, dramatycznym momencie przerywać jak najszybciej, bo zdrowie zawodnika jest najważniejsze. Także tutaj w pełni zgadzam się z sędzią. Jedyne, co mogę tutaj obiecać Adamowi Niedźwiedziowi, jeśli czuję się poszkodowany, to oczywiście damy mu szansę rewanżu. A co do pozostałych walk, tutaj chciałem jeszcze raz podziękować Krzyśkowi Pietraszakowi za to, że podjął wyzwanie w ostatniej chwili. Uratował nam w zasadzie walkę wieczoru. Myślę, że ta walka nikogo nie rozczarowała, dopóki miał gaz, zdrowie mu pozwalało. Walczył jak równy z równym, z Marcinem Ząbkiem. Szacunek dla niego, bo nie każdy był w stanie podjąć wyzwanie w ostatniej chwili z takim rywalem, jak mi jest Marcin Ząbek. Walka Pawła Biszczaka z Żaną Kruzem też mi się bardzo podobała. Myślę, że tutaj Żanu swoją przygodę z polską publicznością rozpoczął od wysokiego C. Od razu zawalczył z Pawłem Biszczakiem, który według wielu fachowców i przeze mnie również jest uważany za zawodnika najlepszego w Polsce w kickboxingu bez podziału na kategorie wagowe. Żanu się długo nie zastanawiał, podjął to wyzwanie, walczył także jak równy z równym, miał przewagę, ale to jest sport, czasami jeden cios o wszystkim decyduje, niestety miał tutaj trochę pecha. Paweł zadał ten decydujący cios i Żanu niestety przegrał tą walkę przez knockout. Ale myślę, że w przyszłości również tutaj będziemy starali się, żeby tych zawodników zostawić po raz kolejny, żeby był rewanż. A teraz dziękuję i oddaję głos naszym zawodnikom. No może jeszcze Rafał Sawicki, słów kilka. Ja po raz kolejny chciałem wszystkich serdecznie zaprosić do Wrocławia 7 marca. Kilku z tych zawodników na pewno tam zobaczycie. I będzie impreza super, na pewno musicie się pośpieszyć z zakupem biletów, bo myślę, że Orbita wyprzeda się w parę tygodni. Także już od przyszłego tygodnia ruszamy ze sprzedażą i jeszcze raz zapraszam. Panowie, a wy już możecie uchylić rąbka tajemnicy, czy jakieś tutaj pojedynki rewanżowe się będą szykowały, właśnie tak jak pan Paweł Jóźwiak wspominał, choćby Michała Michalskiego z Adamem Niedźwiedziem, czy na przykład Pawła Biszczaka z Żaną? Coś będziemy na ten temat myśleć, teraz wiadomo, jesteśmy wszyscy pod wpływem emocji. Także nie chcę nic obiecywać na gorąco, ale myślę, że paru zawodnikom należą się tutaj rewanże i będziemy szli w tą stronę. Chciałem także przy okazji tutaj podziękować całemu mojemu zespołowi, bo naprawdę to, że robimy takie wydarzenia na taką skalę, to jest ciężka praca całego zespołu, wielu ludzi, nieprzespane noce. Także naprawdę ciężko pracujemy na swoją pozycję na rynku, a najlepszym podziękowaniem dla nas są pełne hale i to, że fani przychodzą na nasze gale chętnie i wypełniają obiekty. Nie ma nic piękniejszego dla organizatora niż zobaczyć to, że jest pełna hala. I tego się trzymajmy, tak jak pan Rafał mówił, też liczymy na to, że Orbita w marcu się wypełni do ostatniego miejsca. Jesteśmy przekonani. Panowie i panie, jesteśmy już zmęczeni, także szybciutko, myślę, krótkie podsumowanie. 2-3 zdania każdego z was. Rozpoczynamy od Bartosza Muszyńskiego, który wygrał 7. walkę gali ze Słowakiem Tomasem Gutem. Była to bardzo ciężka walka, bardzo przeciwnik tam miał jakieś tytuły amatorskie mistrz świata. Bardzo trudna walka, 3 rundy musiałem się naprawdę męczyć o to, żeby wygrać. Wydaje mi się, że minimalnie wygrywałem każdą z tych 3 rund, dzięki czemu jednogłośne zwycięstwo dla mnie. Aczkolwiek była dla przeciwnika, bo naprawdę bardzo wymagająca.
Dziękujemy. Teraz Paweł Kordylewicz. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie na to, ale cieszę się, że mogą Ci pokazać tutaj przed własną publicznością. Mam nadzieję, że jeszcze tak dostanę nie wiem szansę. Dziękujemy. To był Twój debiut zawodowy, prawda? Także udany debiut zwycięski, pokonany Białorusin Witalii Budko. Patryk Padów, który jako pierwszy napoczął Białorusinów, można powiedzieć tak na gali fan, bo ten bilans polsko-białoruski to jest 3-0 dla biało-czerwonych. Również się cieszę, że mogłem się bić na gali Fight Exclusive Night. Była to moja druga wygrana dla tej organizacji. Wygrałem w pierwszej rundzie przez TKO, ale nie powiem, że była to łatwa walka. Były ciężkie przygotowania, ciężko trenowaliśmy przez święta, przez Sylwestra. Dużo ważyłem i jestem mega zadowolony, że udało mi się w ten sposób wygrać. Bardzo się cieszę. Michał Michalski. I co, ja mogę powiedzieć to, co koledzy mówili, to jeszcze również się bardzo cieszę z zaproszenia i możliwości na gali walki na gali FEN. Chciałbym kontynuować współpracę, bo jak najbardziej dla mnie dzisiaj udany dzień. Akurat co do tych kontrowersji to nie będę tam wracał, to każdy ma inną opinię na ten temat. Także no, to, co koledzy mówili, bardzo się cieszę i czekam na kolejne propozycje. Mówiłeś tutaj za kulisami, że nie spodziewałeś się tak łatwego zwycięstwa. Zapowiadaliśmy tą walkę, mówiliśmy, że to będzie jeden z najciekawszych pojedynków. Rzeczywiście tak było, ale bardzo szybko skończyłeś bardzo utytułowanego zawodnika i sam mówiłeś, że to twoje najcenniejsze jak do tej pory trofeum w karierze. Tak, jak najbardziej. Były dość długie przygotowania. Tak jak wspominałeś, Adam był jednym z najmocniejszych rywali jak na razie w mojej zawodowej karierze. Bardzo cenne zwycięstwo dla mnie, z którego się bardzo cieszę. Prezes Paweł Jóźwiak wszedł na początku gali na ring, powiedział, że oczekuje, że na tym białym ringu będzie krew, pot i łzy. I rzeczywiście po walce Michalski-Niedźwiedź było wszystko. Krew, pot i nawet widziałem zaciśnięte zęby Adama Niedźwiedzia i takie łzy. Taki no, dezaprobaty troszeczkę rzeczywiście po tym, że przegrał. Także panie prezesie, spełniło się pana marzenie. No dokładnie, wiadomo, zawodnicy dają z siebie wszystko. Na każdej gali tego od nich oczekujemy, za to im płacimy. I tak właśnie jest. Patrycja Krawczyk wygrała ze Słowaczką Aleksandrą Jursową. Aleksandra wydawała mi się być dobrą zawodniczką i jej remis, rekord mówił sam za siebie, miała tam bardzo dużo stoczonych walk. Dla mnie to był debiut na takiej organizacji. Oczywiście mega fajnie, że dostałam angaż. Dziękuję włodarzom. Co mogę powiedzieć o walce? Cieszę się, że ją wygrałam. Mogło się zakończyć troszeczkę inaczej. Mimo wszystko cieszę się, że mogłam zawalczyć. No i mam nadzieję, że fan będzie ciągnął dalej kobiece walki, bo myślę, że jest nas wiele i warto nas pokazywać. To tyle. Tak, oczywiście. Zresztą tutaj pewnie Paweł Jóźwiak chciał to samo powiedzieć, co ja, że regularnie na każdej gali już taką tradycją jest, że wśród rywalizacji mężczyzn jest zawsze ten pojedynek pań i tak na pewno będzie również choćby podczas najbliższej gali marcowej w hali Orbita, prawda? Fan 6. Oczywiście o kobietach nigdy nie zapomnimy. Pięknych kobiet nigdy za wiele. Dokładnie. Podzielam zdanie tutaj Rafała. Żanął Markeja do Krusz, który wyszedł do ringu z Pawłem Liszczakiem. Zwycięzcy co prawda nie ma, dlatego teraz oddamy głos pokonanemu. To była naprawdę świetna walka, co prawda zakończyła się w pierwszej rundzie, ale niektórzy już tutaj spodziewali się choćby zwycięstwa. Żanął po tym takim piorunującym ciosie. Paweł Biszczak ustał, ostatecznie rozstrzygnął walkę na swoją korzyść. Żanu, what's your opinion after the fight? I fight against number one in this weight, and if you see, he scared me, I'll fight. You have a lucky punch, and you win the fight, and nothing more. No walczył z bardzo wymagającym zawodnikiem na pewno. No niewiele zabrakło, zresztą Żanu tutaj już może nie będziemy przytaczali tych portugalskich przekleństw, które tutaj pod nosem mruczał po walce na ringu, ale rzeczywiście był no niesamowicie smutny z tego powodu, że zabrakło niewiele. Tak jak mówiliśmy, tutaj Paweł Biszczak ustał po tym pierwszym piorunującym ciosie autorstwa Cruza, no to mogło się zupełnie inaczej potoczyć, także no widać, że jest zawiedziony i tutaj już rozmawiał w kuluarach z prezesem Pawłem Jóźwiakiem, pytał o rewanż najbliższy. Yes. He said that you are just asking, he was asking me about the rematch with Pavel Biszczak. Can I say something? Yes, of course. For this fight, I trained just 10 days and I was almost 16 kilos. Imagine me full power and I want the number one.
Przetłumaczam się. Tak, że mimo, że był w świetnej formie, 16 kilo zrzucił. 10 dni regularnie trenował, tak, także no był w świetnej formie i zobaczymy, jak wyjdzie rewanż. Jean-Marc Jadokrusz. No i tutaj pokonany Krzysztof Pietraszek, nie pojawił się na konferencji Marcin Zontek, ale też chylimy czoła dla Krzysztofa, to zresztą na ringu podkreślał prezes. Przyjechałeś kilkaset kilometrów, w zasadzie dowiedziałeś się chyba wczoraj albo przedwczoraj o tym, że będziesz rywalem Marcina, ale mimo tego ten duch takiej rywalizacji, duch sportowy zapunktował, pojawiłeś się w ringu, co prawda przegrałeś, ale należą ci się słowa szacunku na pewno. Powiem tak, cieszę się, że mogłem brać udział na takiej gali z taką obradą. Jest to pierwszy raz na takiej gali z taką dużą obradą jestem. Co do walki, przegrałem, no, ale chyba jeszcze nikt nie zdążył zrobić formy 30 godzin, przepraszam. Mam nadzieję, że dostanę jeszcze kiedyś szansę walki na Garmin w przyszłości, że będę mógł się przygotować porządnie, toczyć bardziej dobrą walkę. Co do przeciwnika, no, Marcin jest ode mnie dwie albo można to trzy klasy lepszym zawodnikiem. Dla mnie był to zaszczyt przewalczyć z nim nawet w jedną. Co się stało w rękę, bo ty poddałeś walkę z Ząbkiem przez kontuzję nadgarstka, tak? Nie, to było akurat łokieć. Ja mam z tym łokciem problemy już od prawie półtorej roku. Po prostu łokieć wypadłem z stawu. Mam już takie zmiany zdrowieniowe, że po prostu... No cóż, nie ukrywam też, że zabrakło też troszkę paliwa, ale jednak musiałem też myśleć o swoim zdrowiu, prawda? Nie chciałem, żeby ta kontuzja była jeszcze mocniejsza. I na koniec Maciek Kruszewski, który wygrał z Jurij Wiwoczkinem z Białorusi. No tak, wygrałem z nim. Cieszę się, że nie przerwałem tego pasma zwycięstw, którzy koledzy tutaj wygrywali, Patryk i Paweł. Mi się też udało wygrać. Zawodnik był mocny, silny. Udało mi się i z tego się cieszyć. Krótko i na temat. Jeszcze chciałbym coś dodać Paweł Jóźwiak. Chciałem tutaj dodać, że my jako młoda organizacja stopniowo wspinamy się na coraz wyższe poziomy. Na tą chwilę zakończyliśmy pewien etap współpracy z telewizją Fightbox. Bardzo dziękujemy telewizji Fightbox, szczególnie pani Dorocie Zwierzchowskiej, że zaufała nam, dała nam szansę pokazania się w telewizji w całej Europie, w zasadzie nawet w całym świecie. Bardzo dziękujemy, doceniamy. Teraz uważam, że wchodzimy na jeszcze wyższy poziom, rozpoczynamy przygodę z Polsatem. Już następna nasza gala będzie transmisowana na żywo w telewizji Polsat. Także dziękujemy i obiecujemy, że damy z siebie jeszcze więcej. One more question for Mr. Cruz, if I may. You said you train only 10 days for a champ. So apologize for asking this way, but isn't this a bit disrespectful to train only 10 days for a champ? No, because many things happen. Okay. We have life. Okay. So I don't respect no one. If I feel like I go with respect someone, I just stay home and say I cannot fight, and this is worst, you know. So I accept this challenge. I come. And okay, thank you. Okay. And Kenneth Monson, I want to say thanks to FEM. It's an amazing organization, amazing fighters, and. Thanks. We also thank you. Welcome on the board. Jeanu chciał podziękować organizacji Fight Exclusive Night. Jest to fantastyczna organizacja, świetni zawodnicy. My również dziękujemy. Jeanu, thank you. Jeanu, so much. Teraz już indywidualnie, myślę, przedstawiciele mediów będą w dyspozycji zawodnicy. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy do Wrocławia w marcu. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy na after party. Andrzej Wieniak. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Thank you.